Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals. Jak widzicie, w końcu zdobędę monety za karty, które zostały mi skradzione. No i mam prawie 3 miliony budżetu i zaplanowałem, zaplanowałem sobie też skład koncepcyjny. No i zaraz go Wam pokażę. No na początku przejdziemy do nagrody za Division Rivals, a później Wam pokażę e, zespół, jaki chciałbym zbudować. Więc okej, okay, przejdę do tych nagród. Myślę, że wybiorę sobie opcję trzecią, czyli e, niewymienne paczki, będzie ich najwięcej. Ja w sumie, jak mam trafić jakąś fajną kartę, to może być nawet niewymienna zawsze przydadzą się jakieś karty do SBC, więc wybieramy opcję trzecią. Mamy okay, mam tutaj cztery y, y, duże złote paczki o, cztery mieszane paczki piłkarzy Prime. Więc tutaj okay, odbieramy sobie. I okej, okay, przejdziemy teraz do otworzenia tych paczek. Tylko coś. Nie... O, okej, okay, są te paczki w sklepie. Bo tutaj coś nie pokazuje, ale one są w sklepie, więc ok, otworzymy sobie. Na początku może du otwórzmy dużą złotą paczkę y, i zobaczymy, czy uda się trafić coś fajnego. Zobaczmy skalę żabek. Okej, okay, dosyć średni traf na początek. Oczywiście są to karty niewymienne, więc będę je wszystkie wysyłał do klubu i. Później sobie ich przepale w SBC na przykład do player Piki albo w jakichś innych SBC. Ok, jest tutaj trochę kart zawodników, parę też kontraktów, więc okej, okay, wysłamy sobie to wszystko do klubu. Ok, ten duplikat jest wymienny, zobaczmy. Ok, mamy wymienny duplikat, więc mogę go sobie skwikselować. O, teraz się pokazało to kółeczko, rysowane przy paczkach. Ok, może teraz otwórzmy mieszaną paczkę piłka, Zobaczymy, co tutaj będzie. No będzie chyba kopali Libertadores, Okej, okay, zawodnik go ceny na 73. ok, jeszcze William Jose. No, trochę tych kart nie jest, więc sobie ich powysyłam. No, jeśli chodzi o Division Rivals, chyba mi się wydaje, że utrzymam rangę trzecią. Patrząc po tych nagrodach, to chyba jest ranga trzecia. No i to już udało mi się pasować do czwartej dywizji, więc w kolejnym tygodniu będą lepsze paczki, więc sobie jak zbuduję zespół, to trochę sobie pogram i postaram się też wbić raczej trzecią rankę Albo czwartą zobaczę, może trzecią. Jak trochę pogram, to może wbiję rangę trzecią i też może uda się zdobyć jakieś fajne nagrody. No to ok, przejdźmy teraz do kolejnej paczki, kolejnej paczki, zobaczmy co będzie tutaj Jest mas Ruiną. na razie dosyć średnie te paczki, ale chociaż tyle, że te karty przydają za się player piki. Ok, no trochę tych kart jest, o, jeszcze jest myśliwy, akurat on się przyda, więc sobie go tutaj wyślemy oraz te reszty kart No i mamy też duplikaty chyba tych rzeczy, zobaczymy czy... A nic, ty... mamy niewymienną tą cieszynkę A zobaczmy czy to jest wymienne, to jest akurat wymienne, więc możemy sobie to squixelować Ok, przejdźmy teraz do kolejnej paczki, może teraz znowu otwórzmy paczkę z, z zawodnikami, tej mieszaną paczkę I zobaczmy, jest Richard są. ok, karta 81 To jest chyba też duplikat, więc będę mógł go sprzedać, jest też Sebajos, Denis Suarez, ok, parę innych kart Więc wyślę sobie to do klubu, no a te dwie karty Wyślę na listę a nie, bo one są niewymienne Ale chyba ja mam już wymiennego Richarlisona, więc sobie go mogę wymienić No i ja go sobie wyślę na listę transferową Ok, więc wysyłamy go sobie, no a ten duplikat chyba jest niewymienny, zobaczmy no, on jest niewymienny, więc muszę go squigsolować. Ok, przejdźmy teraz do kolejnej dużej, złotej paczki. Zobaczymy, będzie chyba raczej Champions League. To chyba jest Champions League, tak jest. Bo chyba to chyba inne tej flary są. Ok, mamy też parę innych kart, ale no, zawsze się przydadzą one do SBC, chociaż liczę na coś lepszego, ale chociaż tyle, że do SBC się przydadzą te karty. Okay, zobaczymy, czy mam wymienny. Niestety jest niewymienny herb, więc muszę squigsolować ten herb. Okej, okay, otwórzmy teraz kolejną mieszaną paczkę piłkarzy Prime i chyba całą będzie Champions League. Ale jest kolarów 82, więc też całkiem spoko karta. Ok, Parę tutaj mamy za z Elwedi Champions League. No, ten kolarów może się przydać do jakiegoś SBC. Akurat chyba na te wymagania na tą drugą drużynę z drużyną sezonu, czyli tak jak wcześniej, bo Champions League i League Saudyjskiej chyba skład 82, więc takie karty też się mogą przydać. Ok, no i otwórzmy jeszcze te dwie paczki. Można na początku duża ta paczka. Zobaczmy czy będzie coś dobrego tutaj. Fajnie jakby jakieś ekrany były i są ekrany. Jest Rafa. A chyba jego go nie posiadam. Czy go posiadam? Nie, nie posiadam go. Chyba go przepaliłem ostatnio w SBC, więc... Fajnie, karta 83 się przyda. No i akurat fajnie, chciałem ekrany, no i mam. Chociaż wolałbym coś lepszego. Może teraz jakiś łokoł wpadnie w kolejnej paczce. Więc okej, okay, wysyłamy sobie te karty do klubu. Wydaje mi się, że ten duplikat też jest niewymienny, tak jest, więc... Yy, muszę go sobie sprzedać. No i okej, okay. została nam ostatnio mieszana paczka Piłkarzy Prime, zobaczmy czy będzie tutaj coś dobrego Jest ta gryfik okej, okay. kolejne ekrany, karta 84 Też przyda się do SBC więc bardzo fajny, no i reszta innych zawodników, no myślę, że też ja tymi nagrodami trochę uzupełniłem zapas kart w klubie, więc będę mógł sobie porobić trochę player picków, jak będą jakieś fajne więc pokażemy jeszcze ten mój skład koncepcyjny Więc przejdźmy do listy składów, mamy skład koncepcyjny, jak widzicie Planuję zbudować taki skład i w meczu będę grał też formacją 4 2, 2 2 no i zaraz Wam przedstawię, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, obrona bez zmian. No i myślę, że całkiem solidnie ta wy obrona wygląda. Ten Davis ma naprawdę bardzo dobre statystyki. Tak samo, kancelowy, dwaj są bardzo szybcy. Mają dobrą obronę oraz fizyczność i też podania mają bardzo fajne. No i też mają cztergłęcki sztuczek, więc zawsze tam może się do czegoś przydać, żeby gdzieś wyminąć rywala. Dodatkowo, Fofana z Boatengi powinni stworzyć fajny duet środkowych obrońców. Mają bardzo dobre tempo, obronę oraz fizyczność, więc też myślę, że powinien się fajnie spisywać. W pomocy będzie Goretzka oraz Emre Chan. też dwóch naprawdę świetnych pomocników, obydwaj chyba są w gangu Hulita, no i też dodatkowo Emre Chan ma 5 wiązek sztuczek na tej karcie, więc też może być fajny yy, środek po z, yy, z użyciem tych zawodników. Więc też myślę, że mogą się fajnie spisywać, Goretzka dodatkowo z bardzo wysokim i silnym pomocnikiem, więc myślę, że powinien tutaj fajnie się spisywać. Na pozycji lewego pomocnika ofensywnego będzie Marco Royce i też myślę, że powinien fajnie się tam spisać, bo ma bardzo dobry tempo, strzały, podania oraz drybniki, też ma 5 wiązek sztuczek. No i na ataku zdecydowanie się postawić na Puszkasza oraz Ronaldo. I po lewej stronie będzie Puszkasz, bo oczywiście są on Na no, po prawej ustawie Ronaldo. No i myślę, że też fajnie powinien się spisywać. No bo Puszkasz jest, jest takim niższym napastnikiem i zwinniejszym, więc będzie można nim fajnie dryblować oraz strzelać. A Ronaldo jednak jest takim większym i silniejszym napastnikiem, ale też potrafi naprawdę fajnie dribblować, więc myślę, że powinien się fajnie uzupełniać w tym duecie. No i jeszcze na pozycji prawego pomocnika ofensywnego zdecydował się umieścić Mertensa w wersji What If, no bo jest on dosyć tani, bo kosztuje chyba między 300 a 400 tysięcy monet. A jak na taką kartę jest to naprawdę bardzo mało, no bo ma niesamowite tempo, strzały, podania oraz dribbling. Więc możecie napisać w komentarzu co sądzicie o, o tym składzie, oczywiście po e, kupieniu tych zawodników i po zmianie pozycji ben, będzie tutaj pełne zgranie w tym składzie. No ale możecie napisać w komentarzu czy coś byście tutaj zmienili czy nie i, jak, i co sądzicie ogólnie o tym składzie. Chociaż zastanawiam się też nad Puszkaszem, czy jego kupić czy może jakąś inną ikonę. Myślałem też o Dargliuszu albo o jakichś innych ikonach w tej cenie, ale myślę, że jednak w tej cenie Puszkasz jest chyba najlepszą ikoną, ale możecie napisać jakieś inne propozycje ikon. Chociaż myślę, że chyba jednak wybiorę Puszkasza, no bo fajnie pasuje do tej formacji do duetu z Ronaldo na ataku, więc raczej jego wybiorę. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a dziękuję za oglądanie i cześć!